temat był bardzo ciekawy. Był o życiu intymnym pająką. I uważam, że takie tematy powinno się poruszać, ponieważ są dużo osób jest zainteresowanych tymi tematami. Jednak mało się o nich słyszy. Cieszę się, że miałem okazję o pająkach pogadać, dlatego że to jest grupa zwierząt dosyć słabo znana. I cieszę się również, że było grono osób zainteresowanych, zadających ważne pytania, nie naiwne, nie banalne. Także bardzo się cieszę. Wszelkie okazje, żeby pająki popularyzować, to są dla mnie bardzo cenne. Pasjonuje mnie ta grupa zwierząt. Zajmuję się nią naukowo od wielu, wielu lat. Świetne spotkanie. Bardzo dziękuję za to. A zatem jakie są życiowe dewizy samców? Po pierwsze, znaleźć partnerkę własnego gatunku i nakłonić do kopulacji. Najlepiej kopulować z większą liczbą samic, które oczywiście nie są przyjaźnie nastawione. Dalej uniknąć kanibalizmu. Jak wiemy, u pająków zjawisko to zdarza się, szczególnie tam, gdzie są duże różnice wielkości. Czyli samce są znacznie mniejsze, kanibalizm jest częstszy. Tu jest wyraźna korelacja i ta prawidłowość jest potwierdzona u różnych grup pająków. Dalej ograniczyć szanse innych samców, bo nie wystarczy przekazać własną spermę, ale trzeba mieć jeszcze gwarancję, że z tej spermy będzie użytek. Bardzo, bardzo sympatyczny był referat, to znaczy ogromna wiedza pana Żabki. To no, ciekawy temat i taka pasja, tak? Pasja człowieka, który właściwie zajmuje się czymś, co lubi. Zagadnienia z zakresu neurobiologii, neurofizjologii są słabo stosunkowo poznane. Poza tym pewnie nie całą literaturę ja również znam. Mnie naukowo zajmuje systematyka, biogeografia pająków, więc oczywiście literaturę spoza tej strefy, poza tej sfery znam trochę słabiej, ale w każdym razie nie było pytań, które by mnie zaskoczyły. To były raczej dosyć typowe, ale zadane w sposób interesujący, niektóre w kontekście naukowym, także bardzo się z tego cieszę. To jest inny gatunek, który również wibracją się posługuje. Proszę Państwa, ten dźwięk jest spowodowany przez wibracje przednich nóg i odwłoka. To jest prostowanie nóg, taki wydaje się. Przenosi się to oczywiście na podłoże, na którym siedzi samica. Widzimy samicę naprzeciwko. Do końca nie okaże zainteresowania. Wysiłki okażą się dobre. Najbardziej mi się podobała część o dewiacjach seksualnych u pająków, o masochizmie, sadomasochizmie. Można się było dowiedzieć, że nie tylko u ludzi występują takie właśnie zjawiska i mało się o tym słyszy na co dzień. A kawiarnia bardzo sympatyczne miejsce. Pierwszy raz tutaj jestem i to odkryłem właściwie jaką taką oazę sympatycznych spotkań ludzi o bardzo różnych tak, poglądach, bo wiadomo, że na spotkaniach naukowych często jest tak, że to są grupy o jakimś tym samym profilu, tak, a tutaj ludzie o bardzo różnych widać środowiskach naukowych, a jednak potrafili razem ze sobą spędzić przyjemnie czas, rozmawiać. Ja staram się brać w tym udział od wielu, wielu lat. Uczestniczę w festiwalach naukowych. To jest ta idea, którą pani profesor Fikus zainicjowała z kilkoma profesorami z Warszawy wiele lat temu. Otóż staram się, jeśli tylko jestem zapraszany, czasami nawet bez zaproszenia staram się gdzieś tam wepchnąć, bo wydaje mi się, że to jest nasza powinność. Powinność pracowników nauki, którzy właśnie w taki sposób spłacają dług podatnikowi, który często finansuje nasze badania. Bywa, że są one dosyć egzotyczne. Moje badania dotyczące systematyki i biogeografii być może nie są przeliczalne wprost na konkretny zysk, ale one wnoszą coś do nauki, umacniają naszą pozycję na rynku naukowym, mam na myśli polskich uczonych i w związku z tym uważam, że jestem dłużnikiem podatnika, który chce takie prace finansować. A zatem występując publicznie, w jaki sposób ten dług spłacam?